Wiosna już bardzo blisko, więc dzisiaj wybraliśmy się na spławiczek oraz na feder i próbujemy złowić coś na naszej rzece. Bardzo dawno tam nie byliśmy, swego czasu łowiliśmy tam naprawdę sporo ryb, niektóre były naprawdę ładne i jako pierwsze łowisko właśnie wybraliśmy w tym roku tą rzeczkę. Pogoda była piękna, świeciło słoneczko, wszystko dopisywało. A czy dopisały ryby? Sprawdźcie sami. Zestaw na dzisiejszy dzień prezentuje się w ten sposób. Jest tutaj spławik 4-gramowy. Później lecie żyłka główna. On jest na żyłce głównej właśnie. Jest oliweczka 3 gramy. Ultra mały krętlik. Żyłka główna 0,18 na 6,80 kg. Żyłka na przyponie. Przypon około 40 cm. Żyłka na przyponie jest 0,12 bodajże, tak, 0,12, jest bardzo cieniutka, zupełnie niewidoczna. I haczyk rozmiar 14 firmy Trabuco, także to jest taka naprawdę mała 14. Zestaw na łowisku dociążymy jeszcze pewnie ze dwiema malutkimi śrocinkami i będziemy działać.
Obecnie zmieniliśmy miejsce. Teraz jesteśmy na rozlewisku. Tam widać, jak płynie główny nurt rzeki. Tutaj jest taki stawik. Się zrobił. Tutaj, jak widzimy, jeszcze tutaj, gdzie woda nie płynie, jest zamarznięte. Dlatego też wcześniej próbowaliśmy w innym miejscu. No, dzisiaj warunki są bardzo ciężkie ze względu na to, że woda jest wysoka i nurt jest naprawdę mocny, także jak na razie to jedyne co to zjedliśmy dobrze. Brań nie ma specjalnych. Piotrek odpoczywa. Wędka łowi. Na razie nie łowi, ale ogólnie jest plan na łowienie. Zobaczymy, popróbujemy chwileczkę tutaj. A jak tu nie będzie wychodziło, to idziemy na główne koryto rzeki kawałek dalej, gdzie przeważnie nurt jest wolniejszy i będziemy patrzeć. Może się uda jeszcze coś złowić dzisiaj.